kobiet, tak bardzo młodych, które niedawno rozpoczęły życie intymne, które są już bardzo świadome swoich praw, tak? Czyli ich jest coraz więcej. Bo mnie zastanawia taki moment, kiedy ja mam poczucie, że pierwszy raz tak głośno i razem idziemy razem pod rękę. Można powiedzieć, że na manifestach zawsze gdzieś było trochę lesbijek, nie było za dużo. A teraz mam wrażenie, że dużo chłopaków bardzo jasno i oficjalnie wspiera czarny protest. Dawno nie widziałam takiego, poruszają się tak geje. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo kolegów gejów wcześniej w ogóle się nie interesowało polityką. Takich powiedzmy kolegów bardziej troszeczkę zamożnych, albo niekoniecznie nawet, tak? Że jakby te nie mówimy o aktywistach. A jednak... Mówimy o źródle tego zaangażowania, czy mówimy o sojuszach w ogóle? Mówimy o jednym i o drugim, wiesz, jakby myślę, że ta audycja jest na tyle, no. Bo jeżeli chodzi o źródło zaangażowania, to ja muszę w tym momencie podziękować bardzo mocno o Paradzie Równości, która Komitetowi Ratujmy Kobiety pozwoliła na zbieranie podpisów, wspierała nas ogromnie podczas tej masowej jednak akcji. I tam rozmawialiśmy przede wszystkim o przygotowującej do godności wzajemnego szacunku edukacji seksualnej. Także tutaj ta kwestia, która przecież jest też w petycji ogólnopolskiego strajku kobiet, jest niesłychanie istotna. W gruncie rzeczy od tego się zaczyna, tak? Czy my będziemy umieli pokazać najmłodszym pokoleniom, na czym polega koegzystencja, współistnienie w szacunku i sympatii dla siebie nawzajem. I dla mnie pod tym względem właśnie, skoro już wracamy do sojuszy, niezwykle ważna była ta kampania Przekażmy sobie znak pokoju. Jakoś podświadomie przyszła mi do głowy podczas demonstracji i zaprosiłam wszystkich do tego, żebyśmy sobie przekazywali wyrazy właśnie wsparcia. To z kolei chodziło o też solidarność z matkami z Aleppo na przykład i z ludźmi, którzy w tej chwili cierpią z powodu wojny. Ale no, też myślę, że tak naprawdę każda z tych cegiełek coś dodaje. I musimy się jednak uczyć tego, że tego współistnienia i właśnie tej życzliwości, sympatii, dobrej woli, otwarcia. Jakoś ostatnio cały czas wszyscy się czują atakowani przez wszystkich. Rozumiem, że to jest kwestia systemu społecznego, który się po prostu nieco zużył. W związku z tym nikt się w nim już nie czuje dobrze. Mamy tradycyjne, żeby nie powiedzieć patriarchalne społeczeństwo, na które nałożyły się wymogi neoliberalnej gospodarki i to po prostu wszystko pęka w szwach. Ja rozumiem, że dla wszystkich to jest trudny moment, ale nie zmienimy tego, nie wyjdziemy z tego koszmaru, jeżeli nie będziemy solidarni, życzliwi i sympatyczni. Po prostu. Wracając do sojuszy i do kampanii twojej, Paweł, ona miała miejsce we wrześniu, prawda? To jest cały wrzesień. Tak, no rozpoczęliśmy we wrześniu i właściwie ta część taka outdoorowo-plakatowa trwała przez miesiąc do 5 października. No teraz jakby już jest ten taki okres po tym... Możemy trochę podsumować, popatrzeć. No więc właśnie robimy to w tej chwili. Rzeczywiście jest to fascynujące zadanie, ponieważ tych publikacji na temat osób homoseksualnych w kościele, ale w społeczeństwie, jaki ma do tego kościół stosunek i tak dalej, jest to po prostu mnóstwo. Tego jest no po prostu nieprzebrane ilości. My dopiero teraz jesteśmy w stanie to jakby czytać, przeglądać i jakby w jakimś sensie do tego się odnosić też w formie korespondencji czy jakiegoś komentarza. No i teraz weszliśmy też w taką fazę, która jest jeszcze bardziej ciekawa, to znaczy w takich rozmów bezpośrednich, to znaczy teraz w wyniku tej kampanii jesteśmy właściwie przededniu kilku spotkań, które są organizowane właśnie nawet nie przez nas, tylko my jesteśmy zapraszani tam jako eksperci czy osoby, które w jakimś sensie odpowiadają trochę za ten bałagan, który się wytworzył. No i takie spotkania odbywają się z inicjatywy właśnie takich środowisk jak KIK, jak Więź, jak Znak, czy Tygodnik Powszechny. To są oczywiście osoby, które były też w jakimś sensie zaangażowane w naszą kampanię, natomiast cieszy nas to, że one jakby te spotkania organizują już pod patronatem na przykład kardynała Nycza na terenie Warszawy, czy coś takiego. Także to są takie działania, które... Co to są za spotkania? Co się na nich dzieje? Spotkania, no to są rzeczywiście, gdzie zapraszamy, czy tak jak mówię, my jesteśmy zaproszeni innymi gośćmi, którzy biorą tutaj wyłącznie udział w dyskusji, natomiast rzeczywiście do rozmowy są zapraszane różne strony tego jakby nazwać konfliktem, bo to rzeczywiście trochę tak się to potoczyło, że spolaryzowało się do stanowiska bardzo wyraźnie. Miałeś takie podejrzenia, planując tę kampanię i myśląc o niej, że
aż taka lawina polaryzujących stanowisk po prostu będzie się nakręcał. Bo mam wrażenie, że to się nakręca z jednej, z drugiej strony. Takie kule śniegowe po prostu z jednej, z drugiej zaczęły po prostu się toczyć. Ale paradoksalnie sytuacji jawnego konfliktu, czy tak zwanego hejtu internetowego, nie wiem, czy to zaświadczyłeś, czy nie, ale wiem, że to się mówi w kuluarach agorowskich, że nie masz w ogóle hejtu pod swoim wywiadem w wersji internetowej. I to ci jakoś ominęło, więc z jednej strony mamy spolaryzowane stanowiska, ale wbrew pozorom hierarchowie kościoła są anty, ale nie ludzie. No więc właśnie, udało ci się zrobić jakiś przewrotny po prostu myk w tym wszystkim. No więc, znaczy, pytanie, czy on był planowany? Nie, znaczy on był nie był planowany. Rzeczywiście spodziewaliśmy się bardzo dużego hejtu zewsząd tak naprawdę, więc byliśmy przygotowani na to. Skala jakby komentarzy i tego przerosła totalnie nasze oczekiwania. Pozytywnie. Się pozytywnie. Zresztą do samego końca wszyscy nas utwierdzali w przekonaniu, że tak niekontrowersyjna kampania w ogóle nie zostanie zauważona, że powinniśmy zrobić coś ostrzejszego i mocniejszego i tak dalej, że to w ogóle jest wyrzucone pieniądze w błoto. No okazało się, że dla wielu właśnie ludzi w Polsce, nie wiem, wszyscy zaczęli to komentować i się zrobiła rzeczywiście duża awantura, łącznie z biskupami, którzy zebrali głos w tej dyskusji. Natomiast to nie jest tak, że właśnie tylko biskupi zabrali głos jako anty kampanii? Przekonując te media, niestety nie mogę podtrzymać tego, bo rzeczywiście jednak są portale katolickie, które jednak jechały po nas bardzo ostro. Natomiast szczerze mówiąc, ja osobiście, ja udzieliłem mnóstwo wywiadów w ramach tej kampanii, nie spotkałem się naprawdę właściwie żadnym hejtem. Znaczy, nie wiem, czy to jest jakieś moje zaimpregnowanie na to, ja tego nie widzę, nie dociera to do mnie, ale naprawdę nie spotkałem się z czymś takim, a raczej wręcz odwrotnie, to znaczy, że dostałem po prostu taką dawkę miłości z otoczenia, której ja po prostu nie byłem w stanie zobaczyć. W związku z tym wydaje mi się, że no nie wiem, znaczy, że ale wracając jakby do tematu tej dyskusji, to tak naprawdę rzeczywiście ja też obserwuję coś takiego, o czym ty mówiłaś na początku tego programu, bo rzeczywiście jest tak, że adresując właśnie tę kampanię, zobaczyłem, że aktywizują się w temacie osób LGBT osoby, które wcześniej nigdy na ten temat nie mówiły, czyli właśnie na przykład rozliczni moi katolicy znajomi, bardzo w dużej mierze kobiety właśnie, to też było nasze takie zbadanie, wynikało, że te kobiety będą bardziej reagować na naszą kampanię niż mężczyźni i tak rzeczywiście się stało i rzeczywiście one dotychczas nigdy nie miały, w ogóle nie chodziły na paradę równości, nigdy na ten temat się nie wypowiadały, natomiast historie, które usłyszały w ramach tej kampanii, które zostały opowiedziane przez naszych bohaterów i tak dalej, sprawiły, że one poczuły, że to jest jakiś, one się jakoś z tym identyfikują jakoś i zabrały na ten temat głos, lajkowały, coś tam jakieś publikowały na ten temat rzeczy. I rzeczywiście teraz, kiedy był właśnie czarny protest, to rzeczywiście ja tak czułem się rzeczywiście w jakimś sensie taki zobligowany, w jakimś sensie wcześniej te tematy, no miałem jakieś swoje poglądy i je wyrażałem przy różnych okazjach, ale przy okazji tego czarnego protestu czułem się rzeczywiście jakoś tak zobligowany do tego, że teraz to jest ich moment, znaczy, że one, znaczy, że to tak wyszło, w czasie się zbiegło właściwie, że jedno się